Witam, z tej strony Nero, a to jest kolejny odcinek naszej serii Sonic 3 and Knuckles. Dokładnie. Goddamn. Gramy ponownie w tą grę, gdzie mamy Launch Base Zone. Dokładnie, czyli poziom, w którym dokładnie Gwiazda Śmierci zostaje odpalona przez doktora Eggmana. Tak więc musimy lecieć, w sumie robotnika, w sumie zależy jak kto woli. Tak więc byłem się jak lakę. Hehe, teraz jest za gruby. W ogóle to nie nagrywałem, strasznie, tak więc... No, za co chciałbym was bardzo przeprosić, ale naprawdę znowuż mi się nie chciało, jestem totalnym leniem. Ale cóż, przyzwyczajcie się, że niestety tak momentami będzie, że będę miał wielkie przerwy. Ale zawsze będę wracać, jeśli naprawdę nie będę chciał już nagrywać, to tak jak już nieraz wam o tym mówiłem, na pewno wam o tym powiem. Tak więc, juhu. Też ty debilu, co on zrobił, widzieliście to? No co za ćwok. I co teraz? No. Tak ja czasami nienawidzę Tailsa. Tak potrafi zjebać całą grę. God damn it. Skrusz! Oh yeah. Więc lecimy. W ogóle dzisiaj było pięknie. Dzisiaj mieliśmy ten... Mamy z takim panem Czajką, który jest i nauczycielem od WF-u, i nauczycielem od techniki. Dzisiaj mieliśmy tak, miał być WF i miała być potem technika, ale na szczęście pan się zgodził, żeśmy mieli na boisku siatkę przez dwie lekcje, więc było woohoo! Znaczy, że ja bardzo lubię siatkę, więc było bardzo miło. Mieliśmy też, jak wiecie, jak grać się w bieganego, jeśli chodzi o... Goddamn, ping-ponga. Wow! Dobra, zapomniałem w sumie o Hyper Soniku, o Super Soniku, no więc lecimy. Fuck! No. Jeśli wiecie, co jest biegany, no to super, to jest wzięte z ping-ponga i ogólnie my graliśmy piłką od siatki w to. I też się zarąbiście również grało. Było YOLO swagersko. Na mnie bomba. Jej. Super koniacz. Aha, serio? Cofłem się. Nawidzę to poziomu właśnie przez to. Tak, cofłem. O, doskoczyłem tutaj. Gdzie teraz? To jest pytanie. Okej. Tutaj, tutaj byłem na 100%, teraz tutaj. Wybaczcie mi. To właśnie nigdy jakoś więcej nie lubię być hypersonikiem w tym poziomie, bo jak zleci się... O właśnie, i powinien być teraz na tą drugą stronę przelecieć. O, i teraz jest okej. Bo jak niestety przeleci się pewnie jedno miejsce, to już trzeba potem wszystko od początku robić, co jest niemiłe. Dlatego właśnie Super Sonikiem nie zawsze tak super się gra w ten poziom, ale ogólnie spoko. Mówię, zapomniałem o Super Soniku, że ja go mam w ogóle i tak, kurde, chciałem zrobić sobie tą tarczę epicką, ale coś mi nie wyszło. Ale ogólnie spoko. Dobra, jej! Siup-dup, siup-dup-dup. Eggman! Robotnik głupi. Huh? God damn it. Spiedziulił. No muzyczka supersonika mnie zaczyna dobijać. O, Knuckles! Głupi śmieć. Jesteśmy supersonikiem, powinniśmy mu kurde dać. Wryj. Musimy go zniszczyć. O, snap. Nie, stracę swoją super formę. Ciśnij. Szybko. Ej, nie miał ringów. Już nie mam ringów. A mam, o, mam tarczę. Tarcza, szmato. Hardcore. Nie, 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 nie. Niestety zrób coś. Jest. Jej. Byłem się jak lakę. Jej. Ten się zniknął. Kurde, była masakra. Sam się teraz nie zmieniam w sumie w Super Sonika. Chyba, że będę to opoczołował. Kurde, jaki ten Sonik jest teraz wolny w porównaniu do Super Sonika. Masakra. Serio, jak sobie tak zagracie w Sonika 3 and Knuckles, tak
pograć sobie Super Sonikiem, a potem będziecie musieli wracać do zwykłego Sonika, to naprawdę ten zwykły Sonic wydaje się taki wolny, co prawdą nie jest. Kurde, Tails! Tak, to wszystko przez niego. Nawet nie próbujcie mówić, że to nieprawda. O, okej. Nie, to tak naprawdę przez to ptaszysko. Jak słyszycie, tutaj też można troszeczkę... Ta muzyka też jest wzięta od Michaela Jacksona. Jak słyszycie, można usłyszeć jego takie właśnie okrzyki, z jakich był oczywiście znany. Oczywiście, uciekła mi platforma, bo jakżeby inaczej. Okej. What? Jej. Wow, widzieliście to? Pięknie. Naprawdę przydatna jest ta tarcza. W tej chwili właśnie nie dostałem od ognia dzięki użyciu tej tarczy. Aha, to nie zleci. Ha! Wow, to było niezłe. Gdyby nie ta sprężynka, to bym dostał. Okej. Wow. Jesteśmy w rurze. YOLO. U mnie się w końcu zrobiło z lekka zimniej. Znaczy nie jest źle. No, ja należę do bardzo małej, do bardzo małego grona ludzi zimnolubnych. Lubię lato i tak dalej, ale nie lubię jak jest za gorąco. Ostatnio było tak, troszeczkę się zrobiło goręce i byłem już troszeczkę wkurzony bardziej. Ale dzisiaj się zrobiło troszeczkę zimniej. Kurde. Znaczy było ogólnie 40 stopni w słońcu? Ale w cieniu zarąbiście po prostu. Wiaterek, wszystko ładnie, pięknie. 100% wiosenno-letnia pogoda. Znajmniej bomba. Mówię, no należę do grona tych ludzi zimnolubnych. Naprawdę mało takich jest ludzi. No to nie jest to, że ja nie lubię lata czy coś. No po prostu wolę jak jest zimniej niż jak jest goręcej. Ale lubię jak jest ciepło. Tylko nie lubię jak jest po prostu przesadnie gorąco, jak ostatniego lata, Boże, rok temu. Przecież rok temu, kurde, ja tak sobie oglądam telewizję, a tam kurde mi mówią, że podobno jest goręcej u nas niż w Hiszpanii, takie, ha, serio. Tutaj była masakra, nie było czym oddychać. Że mam taki głupi pokój, że mam trzy okna. Jak widzieliście przedstawienie mojego kanału, no to... pokoju, to możecie się... to możecie wiedzieć o tym, że mam właśnie takie trzy okna i kurde... Z tych dwóch dużych, zaraz obok mnie, non-stop, z samego rana jest słońce, aż do samego południa jest głupie słońce. Ja Super Sonic, motherfucker. No, co nie jest miłe, bo naprawdę tak się u mnie gotuje potem w... Patels w tym pokoju już to masakra, nie da się czym dychać. Okej, nieważne, lecimy. Pokonaliśmy bossa pierwszego. Knuckles! Fuck you, bitch. See ya. Lecimy. Jesteśmy w tym czymś, czym leci Eggman. Eggmobile. Jeśli tak można nazwać. Perpetuum mobile. No wiecie, jajko śmierci startuje, a my musimy powstrzymać robotnika. Oh yeah. I w tym miejscu ogólnie się kończy Sonic 3. W tej chwili powinien zacząć final boss dla Sonica 3, którego niestety tutaj nie ma. A szkoda. Jest za to taka strasznie parszywa wersja bossa porównana do tamtej. Lecimy z Super Soniciem, coś tam będę z nim bujał. Naprawdę tamten boss Sonica 3 tutaj jest zarąbisty, ale niestety tego nie ma. Jej! No i sweet. Sonic got through Act 2. Oh yeah. God damn. O, snap! Udało się! Pięknie!
Mushroom Hill Zone, ale to w następnym odcinku ludziska. W tym miejscu właśnie zaczyna się Sonic & Knuckles, tak więc w następnym odcinku ruszymy z tym poziomem. Ale na razie, ja jestem Nero, dziękuję za oglądanie dzisiejszego odcinka, mam nadzieję, że on się wam podobał. Jakby co, powracam w tej chwili z nagrywaniem, bo mam taką nadzieję, tak więc do zobaczenia i na razie, see ya!